Bernardyn, historia rasy. Bernardyny, czyli jedne z największych, najcięższych psów, chociaż może nie są aż tak popularne jak kiedyś, to jednak są to psy, o których warto wiedzieć jak najwięcej i warto znać ich historię, ponieważ jest bardzo ciekawa. Oczywiście Bernardyny wywodzą się z terenów Alp, a dokładnie z terenu Szwajcarii. Początek to najprawdopodobniej przybycie wraz z Rzymianami w Alpy mastifów, które część z nich tu została, zaczęły się krzyżować z psami miejscowymi i z biegiem czasu powstały dwie linie. Psa cięższego, większego, tutaj właśnie zaliczamy Bernardyna, i druga linia psów lżejszych, czyli psów pasterskich, które, można powiedzieć, służyły do troszkę innych zadań. Przodkowie Bernardynów zaczęły być wykorzystywane do wielu zadań, w tym, chociaż to jest raczej ułamek tego, do czego można powiedzieć je wykorzystywano, to, że zasłynęły jako psy ratownicze. Ratowanie ludzi spod lawin, czy też ludzi zagubionych w górach. Jednak ich główną rolą było coś innego. Były to psy głównie do stróżowania i spełniające funkcje psów pociągowych. Duże, silne, wytrzymałe na warunki atmosferyczne, świetnie w tych zadaniach się sprawdzały. Pamiętajmy, że te Bernardyny były psami krótkowłosymi. Jednak ta długa sierść sprawiała problemy przy zbyt dużej ilości śniegu. Wtedy ta krótka sierść lepiej się po prostu sprawdzała. Oczywiście nazwa pochodzi od klasztoru mieszczącego się na Wielkiej Przełęczy Świętego Bernarda. To prawdopodobnie tam rasa zaczęła się krystalizować i tam była wykorzystywana i można powiedzieć, to właśnie ci mnichowie i okoliczni mieszkańcy, ludzie, mieli te Bernardyny, tych przodków Bernardyna, bo nie wiem, czy można już nazywać te psy Bernardynami wówczas, i one właśnie spełniały te role, o których wspomniałem. Niestety początek XIX wieku to duże zmniejszenie się populacji tych psów i niestety musiano odbudowywać tą populację. Niestety, niewielka ilość osobników, bano się, że po prostu spowoduje to zdegenerowanie rasy, że ten chów wsobny może być dla tych psów bardzo niebezpieczny. Dlatego rozpoczęto wprowadzać inne psy, w tym psy długowłose, żeby po prostu dać taką świeżą krew, jak to się mówi, tym psom. Dzięki temu, można powiedzieć, powstały Bernardyny długowłose, które dosyć mocno stały się popularne lata później na świecie. Ale to nie koniec. Wtedy, po pojawieniu się egzemplarzy długowłosych, te egzemplarze długowłose raczej sprawdzały się w dolinach, tam gdzie tego śniegu było mniej. Tak jak mówiłem, te pierwsze Bernardyny były krótkowłose i można powiedzieć, że one zostały w tych wyższych partiach gór. Niżej te Bernardyny długowłose, za to się świetnie sprawdzały, ta długa sierść im wcale nie przeszkadzała. Dlatego Bernardyny, można powiedzieć, zaczęły być spotykane w o wielu większej ilości miejsc. A od połowy XIX wieku rozpoczęła się hodowla mająca na celu rozpowszechnić rasę oraz ją uratować. Odbudować te cechy, które były dla tych psów, raczej dla posiadaczy tych psów najważniejsze, tak żeby Bernardyny mogły być psami takimi, jak ktoś sobie na przykład wymarzył. Czyli świetne psy stróżujące, pociągowe i do towarzystwa. Tutaj dużą rolę odegrała pewna postać, czyli Heinrich Schumacher. To on pomógł w uznaniu rasy raczej w 1887 roku doszło do takiego zatwierdzenia pierwszego wzorca, ale to on, można powiedzieć, wprowadził te psy na salony. To on pokazał, że ta rasa istnieje, on ją hodował, on po prostu doprowadził do tego, że ta rasa zaczęła się rozpowszechniać poza Szwajcarię. To właśnie dzięki niemu i dzięki temu, że ta kynologia stała się wtedy bardzo popularna, Bernardyn zaczął zdobywać świat. Oczywiście miało to miejsce powoli, ale Bernardyny bardzo szybko znalazły się, można powiedzieć, w wielu miejscach na świecie. I chociaż obie wojny światowe w XX wieku troszkę zahamowały ten rozwój, to jednak już po II wojnie światowej te Bernardyny zaczęły być psami coraz częściej spotykanymi nie tylko w Szwajcarii, nie tylko w Europie,
ale też poza naszym kontynentem. I można powiedzieć, że tutaj się kończy historia Bernardynów, no ale nie do końca, ponieważ Bernardyny dalej są z nami, dalej są psami bardzo ciekawymi i jedną z tych ras, która niejako nie zatraciła tego charakteru, wyglądu, tego co było 100 lat temu. Ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że wiele ras się zmienia z powodu tego, że są wystawiane, czy też stawia się przed nimi inne cele niż kiedyś, to te psy się zmieniają, nie tylko zewnętrznie, ale zwłaszcza jeśli chodzi o charakter. A Bernardyny w większości wypadków nadal są takie, jakie były. Tu warto wspomnieć, że Bernardyn dał początek, można powiedzieć, był jednym z tych psów, które dały podstawę powstania takiej rasy jak moskiewski stróżujący. Więc to nie tylko Bernardyn, ale na przykład moskiewski stróżujący. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam na inne materiały, gdzie mówię o historiach. Opisuję historię, jak powstały, jak się wykrystalizowały inne psy. To najczęściej co czwartek. Dziękuję i zapraszam ponownie.